Hi, hello. Witajcie moi drodzy. Dzisiaj słówka z naszego podręcznika. Oczywiście unit 5 tym razem. Check out, sprawdzić, obczaić. Dress up, przebrać się, wystroić. Save up, zaoszczędzić. Put money away, odkładać pieniądze. Adventurous, żądny przygód, śmiały, odważny. Guide, przewodnik. Fashionable, modny. Appearance, wygląd. Stand out, wyróżniać się, rzucać się w oczy. Hairstyle, fryzura. Suit, pasować. Pasować do okazji albo pasować do urody. Keen on something, lubić coś, być chętnym do czegoś. Avoid, unikać. Look my best, wyglądać najkorzystniej, najlepiej. I can afford to buy, mogę sobie pozwolić na kupno. Special event, specjalne wydarzenie, szczególna okazja. Advisor, doradca. Appointment, umówione spotkanie. Personal, osobisty. Average, przeciętny, średni. Although, mimo że, chociaż. Behavior, zachowanie. Put something together, złożyć coś, zmontować. Up to, aż do. High Street, główna ulica w mieście. Exchange, wymienić się, zamienić. Item, rzecz, przedmiot. Occasion, okazja, wydarzenie. Bored, znudzony. Add, dodawać. Pattern, wzorek. Special design, specjalny projekt. Wonder, zastanawiać się. Share, dzielić się czymś. Find out, dowiedzieć się. Virtual, wirtualny. Slogan, hasło, na przykład reklamowe albo polityczne. Freckles, piegi. Brace, braces, aparat ortodontyczny. Preferences, preferencje. What is she like? Jaka ona jest? What does he look like? Jak on wygląda? What does he like? Co on lubi? Who does she look like? Do kogo ona jest podobna? Okay. Good luck.